Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie, witajcie moi drodzy bliski, słuchajcie, kontynuujemy kampanię Aliantów. No i tak, słuchajcie, to ostatnio zdziałaliśmy, słuchajcie, ostatnio ogarnęliśmy sobie tutaj ten magazyn. Tu jakiś fizeler spada. Dobrze. Co my tu mamy? Tu jest nasza artyleria, tu jest mościk do przechwycenia, tutaj dworzec, tutaj mamy jeszcze jeden mościk. Dobra, słuchajcie, ogarnijmy to sobie. Wyślijmy tutaj naszych dzielnych żołnierzy. Ja myślę sobie tak. Was od razu rzucimy sobie tutaj, żeby w razie czego, już mieć tutaj jakieś jednostki pancerne. To kurde, nic nigdy nie wiadomo. Dobra, ty się pakuj z tym. Ty też tutaj podjedź. Dobra, moi drodzy, alianci nacierają! Zobaczymy, kurde, co to będzie. Czy my tu mamy jakiś dzielnych soldiers? I don't know, because this is French and British. Wiecie, z tą dzielnością u Francuzów to tak różnie, nie? Nie chcieli umierać za Paryż? Znaczy, przepraszam, popsułem powiedzenie. Nie chcieli umierać za Warszawę, to umarli za Paryż. Mimo, że gdyby chcieli umierać za Warszawę, to by nie musieli umierać za Paryż. Ha, taki psikus historii. Tak to jest, jak się nie docenia pana Aha. Dobra, mamy tutaj osłonę przeciwlotniczą. Na bogatości. Powiem szczerze. Ta obrona przeciwlotnicza tutaj dla aliantów powinna być rzeczą kluczową. Gdzie ja wysłałem? Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie, gdzie jest moja druga... Coś się tu... Gdzie ty jedziesz? Zenek! Zenek! Gdzie ty jedziesz? Panie Mieciu! Tam nie ma Niemców! Mamy atakować, a nie się wycofywać. Właśnie o tym mówiłem, to jest ta dzielność francuska, słuchajcie. Kazałem mu podczepić działko i postanowił spierdzielać. Co ty robisz, człowieku? Co ty sobą reprezentujesz w ogóle? Jak tak dalej pójdzie, to Francja upadnie, powiem ci. No, nie starasz się. Nie starasz się na tyle, na ile byś mógł. Naprawdę. Jak się postarasz bardziej, to pogadamy. Dobra, moi drodzy. Czas tutaj rozsypać trochę grochu. Taki żargon. Też tekst tak naprawdę z czterech pancernych. Tam w tym odcinku pojawiła się informacja, znaczy taki tekst, że ktoś wzywał wsparcie artyleryjskie i... O, pancer dwójeczka! Była. I do takiego stwierdzenia, że prosi o rozrzucenie grochu. I to był młody czereśniak to był, ale mniejsza z tym. Niemcy po prostu bardzo agresywnie się zachowali w obliczu ostrzału artyleryjskiego, zdecydowali się nas zaatakować. O, tu jest ten nasz dezerter. Dobra, panie, bo się na wojnę spóźnisz. O, to ona musiała mieć ciekawe w tym samolocie. Rzadko się zdarzy, żeby dostać się w ogień dwóch działek naraz. Artillery here. Dobra, rozwal mnie ten bunkier, panie.
te alianckie działają taki rozrzut tych pocisków. Nie wiem, czy to zauważyliście w porównaniu z innymi działami, ale tu mi się to wydaje mega mocny jest ten rozrzut. Co, zaczęło padać i już nie macie zasięgu? Mogłem się tego spodziewać. Każda wymówka jest dobra dla was. Ja nie wiem po prostu. A czemu wy nie strzelacie? Co znowu ten? Za mało wam płacą, czy co? Dobra, wjeżdżamy tu. Nie ma na co czekać. To jest wojna, panowie. Panzer 3. Ta strzela w most. Wierzę, że nie przybije Somuły od przodu. Dobra, moi drodzy, poszło to. Poszło to. A wy gdzie? Patrzcie, następni uciekają. Kurde, no mówię wam, ci Francuzi to są jacyś, kurde, normalnie, nawet jak wygrywają, to chcą przegrywać, no. Jak to tak można? Ja nie wiem, te. Potem się dziwić, że wojnę przegrali, prawie. To jest w ogóle, to jest, kurde, w ogóle, to był taki, wiecie. Taka zabawa historii. Znaczy, taki chichot. O, chichot. Chichot historii. Kiedyś tak mówiono. Patrzcie, Francja, mimo że przegrała, mimo że kolaborowała z Niemcami później, to i tak była w obozie zwycięzców. Ci się potrafili ustawić. A my co? A my co? A my dupa. Nic nie mieliśmy. Jeszcze tam Stalin mówił, jak mamy żyć. Pakować mnie ten Majdan. Nie ty, gdzie ten? Gdzie ten znowu uciekł? Kurde. Nie wiem, jak ja bym rządził. Powiem wam szczerze, ja bym dowodził armią francuską, to najsilniejszym kontyngentem moich sił byłaby żandarmeria wojskowa. Bo ja bym po prostu bym nie ufał. Ci dalej tego bunkra nie rozwalili? Oni mi od dobrych 3 minut w niego walą. O, teraz ci się obudzili dopiero. Jak ja im nie powiem, że mają coś robić, to oni po prostu lecą w mało, mało zaangażowaną osobę, żeby nie użyć po prostu wulgaryzmów, no. Ja nie wiem po prostu. Te wy macie taki rozrzut, że wy za chwilkę zaczniecie ostrzeliwać swoje własne oddziały. Macie strzelać w schron, a nie w te króliki tutaj na tej polanie. Co to? Patrzcie, Niemcy użyli swojego Wunderwaffe. Widzieliście? Taką mają moc, kurczybiki. Rozwalić mnie to. Nie strzelają we wszystko, tylko nie w to, co mają. Dobra, powiedzmy, że wam to wyszło, nawet w miarę. Dobrze. Nie wierzę, zacząłem chwalić aliantów. Już? Kurde, uczą się od Niemców. Bez dwóch zdań. Ej, no spory obrót mają te lufy tych dział. Jestem pod wrażeniem. Styknie, mamy nadzieję, że jakiegoś Hansa żeśmy tam ubili.
Yeah? Farmer here. Reporting. Where do you want us? Dobra, dzieci. Naprzód. Miejmy nadzieję, że nie zginiecie od razu. Naparzać mi, naparzać. A ten się znowu tu kryje po krzakach, widzieliście? Tu już kurde się stał, co ten? Się tam kitrał, żebym go nie widział? Prawda, oni są kurde straszni. Jakim cudem alianci wygrali tą wojnę, to ja nie wiem. Tylko tutaj uzupełnić im stany osobowe. Gdzie jest znowu ta jedna nasza ciężarówka? Dlaczego on za każdym razem tutaj przyjeżdża? To jest podejrzane. Naprawdę to jest podejrzane. Ja nie chcę nic mówić, ale naprawdę trzeba to zbadać. Mam nadzieję, że ta ciężarówka nie jest niemieckim agentem. I że nie ma tam łącznika. Tak może być. Jeśli kierowcą jest Francuz, to ja bym się bał. Może lubi marszałka Petena. Dobra, czołgi się ustawiły, srać piechotę naprzód. Wjechać im tam na pełnej. O! Czesi. Czesi mnie to, że są Czesi. A Niemcy dostali po dupie. No, Somuły są spoko. Chciałbym to widzieć. Naprawdę, chciałbym to widzieć, gdyby tutaj na przykład zamiast Somu Brytyjczycy na przykład mieli, alianci mieliby trochę czołgi Vickers swoje, albo coś gorszego jeszcze. Na przykład Matyldy 1, o, Matylda 1 to był dopiero twór. Dwójka naprawdę była niezłym czołgiem, ale jedynka to był czołg, który nie miał działa, tylko karabin maszynowy. Dobra, mamy pierwszą Matyldę. Dwa. Powtarzam, dwa. Pisaliście mi, że sześciofuntówki będą przez dłuższy czas główną moją bronią przeciwpancerną. No, nie wiem, nie wiem. Jakoś mnie one nie przekonują. Na razie biorę Matyldy. Lecimy z kolejnym zadaniem. Zająć małą wioskę, eliminować strażników mostu, zająć magazyn. Możesz na pocztę skoczyć, co? Opaty porobić. Dobra, moi drodzy. Jesteśmy tu śmiechy, chichy. A to wojna do wygrania. Ride on. Ride on. Yes. We're already moving. Dobra. Władować mnie tych ludków. My się wystawimy to, to i to. Już coś leci, tak? Fizeler. Nie ma co się, nie ma co panikować. Bier mnie to. A ty bier mnie to. Ty jedziesz tu, ty jedziesz tu. Ty jedziesz tu.
Wy wychodzicie tu. No i pięknie i ładnie, no. Wy tu, wy tu. Wy tu. Wy tu. No jakoś się tu rozgościmy, no. Pyk. I pyk. A wy se tu. Panie, panie, panie Mieciu, coś mnie tu lata. Hurricane, działać. Ja myślałem, że go oleją. Rozstawiać mi się. Jaki macie zasięg? O! Kurde, nie będę musiał was przestawiać. Super! Jedyny plus. Podoba mi się to, że Matylda ma tutaj właściwą klasyfikację. Że jest czołgiem piechoty, a nie została po prostu nazwana czołgiem średnim. Dobrze. W ogóle kiedyś inaczej klasyfikowano czołgi. Nie ze względu na ich ciężar, czy ze względu na ich. Czy ze względu na, nie wiem, grubość pancerza, a właśnie na kaliber działa. Dlatego na przykład na początku wojny Panzer 4 był klasyfikowany jako czołg ciężki, ponieważ miał dzieło kaliber 75 mm, co było. Nie jest oczywiście Rosjan. No to na standardy zachodnie to było największe działo, jakie montowane, jeśli chodzi o kaliber na czołgach wówczas. Nie licząc tam oczywiście czołgów eksperymentalnych, gdzie tam jakieś działania były. Oczywiście Rosjanie, wiecie, no w swoim KW wiadomo, jakie działo zamontowali. I u nich tam troszkę te standardy wyglądały inaczej, ale jeśli chodzi o państwa zachodnie, to właśnie ze względu na kaliber były klasyfikowane czołgi. Później to oczywiście się zmieniło z czasem. Dobra, prześpieszmy mnie to! A nie, ja mam jeszcze 13 minut odcinka do nagrania, ja nie będę tam czekał, aż wypiszę po szczelocie. To jest fajna opcja, powinna być większej ilości gier. Ja możliwość przyspieszania czasu sobie. Jeśli ktoś naprawdę nagrywa filmy z danej gry, to... O nie! Sztuki! Walić w nich! Walić w te sztukasy! Pięknie, dobra, następny! Do kolekcji. Pięknie. Jeszcze jeden. Jeszcze jeden. Jeszcze raz. No! O! Nich Shisen! O! Fuck. Dobra, dobra, nic się nie stało. Jeszcze jednego mamy. Ja pierdziela. Ty się razu okop. Jesteś naszą jedyną nadzieją. Dobra, pytam już mnie. Przestańcie bawić się w... Moon Kreatora. Dobra, walić tam w nich. Wiecie dlaczego Moon Kreator, nie? Kratery, księżyc. Jakoś tak mi się to łączy. Dobra, dzisiaj znowu zwolnili. Ostrzelać mnie to wszystko pięknie, ładnie, cudownie. Jest. Nie! Naprawdę? Znowu wy?
Nie ze mną te numery! Poznajcie smak 8 karabinów maszynowych, 7,7 mm. Jeśli chodzi o kaliber. Pięknie! 8, ponieważ właśnie w tyle był wyposażony Hurricane. Ładnie, nasza artyleria awansuje. Niezmiernie mnie to cieszy. Może jeszcze coś z was będzie. O, rozpiżdżyli, dobra. Walić. Już? Szybcy są. Jednak, wiecie, jednak moje gadulstwo coś pomaga. Dobra. Ready French. Naciekamy. Nacieramy, nacieramy. Co to za korek? François, jak ty jeździsz? Jak to mówią? Zasadzka. Tyle, że on to przetrwał? Dobra, żyjemy. To jeszcze przed chwilą nie było tak oczywiste. Dobra, idziemy poruszać tutaj tak. Wóz wsparcia technicznego. Dobra, stój już, kurde, na Berlin zaraz zajedziesz. O, ty mi się przydasz. Tutaj uzupełnić straty. Czemu żeście się tu zawiesili? Aha, bo ja wam pokazałem iść, dobra. O ja, dobra, już nie ma... Nie, ty, wóz wsparcia, już... Mieciu, już nie masz po co jechać. Coś do nas napieprza. Jakim kurde cudem coś tu jeszcze przetrwało? No ale kurde! Bez sensu. Mi tu będziecie potrzebni. No i od razu, kurde, kłopoty, no. I zawracamy. Artillery position. Go, go, go. Go,
Gdzieś tu jeszcze 88 mi stoi. Znaczy nie, nie, że mi stoi 88. Nie, 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 nie. Tam gdzieś stoi 88. Żebyśmy się dobrze zrozumieli. Chociaż przyzwyczajcie się do widoku ostrzału artyleryjskiego, bo w tej kampanii ona będzie bardzo długo służył. Zróbmy sobie tymczasowego save'a. Right on. Ready for war. I'm so ready for war. Chyba niewiele zostało z tej wiochy. Coś tu żeśmy rozwalili. To była 88. O, a to jest nasza artyleria. Co się. Dostał. To przebija 64. Sprzed nas nie przebije. Jest to bardzo mało prawdopodobne. Mamy go. On tak walił do nas. Okej, moi drodzy, to była taka troszkę taktyka artyleria plus czołgi. Co tu się dzieje? Ten tu mi lata. A nie chce lata, nie? Co mnie tam, panie? Nie, takie latania były. Za moich czasów. Dobra, moi drodzy, jedziemy do mostu. Nie ma co się ograniczać. Nie ma co się ograniczać, trzeba zapierniczać. Dobra. Nasz zwiat sobie pięknie leci. Pancer trójki. Jest jakiś John. Albo nie, Hans. Hans. O, tu ważne miejsce do strzelania. Dupnąć im tu. Tak za przeproszeniem. Za przeproszeniem dupnąć to nie jest słowo obraźliwe. W języku śląskim nie jest obraźliwym słowem dupnąć. Dupnąć znaczy uderzyć.
Ready. Roger. Ready. Ready for war. Saddled up. Awaiting your command. Down. Armor here. Infantry down. Infantry. Check that. Jeszcze ktoś tam jest? A, przepraszam. W sumie ogarnijcie jeszcze tamtą pagórek. Panowie artylerzyści. Right away. 114 mm działa to są. Znaczy w sumie 4,5 cala, tak więc tak gdzieś pira za oko. Nie ogarniam jakoś tak super mega tych jednostek imperialnych, tak więc. Tak, bo gdzieś 2,5 cm to jest cal. O ile pamiętam, dobrze. Teraz na pewno sobie sprawdzicie w internecie, zaraz mi ktoś napisze, ile to jest cal. No ale nie chodzi o to właśnie, czy wy wiecie, a nie czy wy jesteście w stanie sprawdzić w internecie. No chyba, że ktoś mieszka w Anglii, to wiadomo, że ma nieco sprawę ułatwioną, bo jest z tymi jednostkami na co dzień. Dobrze. Pięknie, pięknie. Moi drodzy, nadeszła wiekopomna chwila, kiedy trzeba zakończyć odcinek. Znaczy nie, trzeba taka wiekopomna, ale na pewno trzeba zakończyć odcinek. Co mi strzelasz do mojego te? Patrz na swój. Co za... Kulowny ze Sosnowca. Oczywiście, przepraszam wszystkich ze Sosnowca, ale mam... Otóż tak, powiem wam szczerze, że mam bardzo nieprzyjemne doświadczenia z mieszkańcami waszego miasta. O, tak bym to nazwał. Nie wiem, czy to się bierze z tego, że kiedyś miałem już kilku szefów z Sosnowca i żaden nie był normalny. No ale cóż, tak to bywa. Znaczy nie, no wiecie, no żarty z powodu Sosnowca. Znaczy tak, ja rozumiem dlaczego Śląsk, w sensie Górny Śląsk sobie żartuje ze Sosnowca. To są, tutaj są ewidentnie historyczne koneksje. Wiadomo, dwa różne zabory, dwa różne kręgi kulturowe, tak jakby i te różnice już są widoczne, tak, po tych 123 latach zaborów. Ta kultura jednak się troszeczkę różniła, ale nie rozumiem, dlaczego reszta Polski z nich leje. Tego nie ogarniam. Ja jestem Górnoślązakiem, więc mam jakieś tam, wiecie... Znaczy, wydaje mi się, że mam większe prawo do naśmiewania się z Sosnowca niż reszta Polski. Przynajmniej ja nie widzę koneksji jakichś takich, wiecie, kulturowo-historycznych związanych z tym, żeby reszta Polski się mogła śmiać z Sosnowca. Ale dobra, słuchajcie, to są moje takie tam różne przemyślenia, nie bierzcie tego jakoś tam super mega na poważnie, bo to nie o to chodzi. W każdym razie, słuchajcie, tutaj kończymy na dzisiaj. Mam nadzieję, że się wam podobało. Dziękuję wam za wszystkie wasze komentarze, oceny oraz subskrypcje. Dzięki, że jesteście. No i trzymajcie się, hej, do następnego. Na razie.